Dzień dobry Państwu. Nie wiedziałem, że będę miał tremę dzisiaj. Mam nie mówić przed każdym z tych wykładów, ale dzisiaj jest specjalny dzień. Wita Państwa Szkoła Doktorska w osobie niżej mówiącego Bogdana Kimesku, dyrektora. I dzisiaj jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy gościć Karola Sienkiewicza z bardzo ciekawym wykładem, o którym za chwilę powie parę słów Łukasz Białkowski, nasz nowy kurator wykładów monograficznych. Jest dzisiaj szczególny dzień, dlatego że z wdzięcznością dziękujemy Kindze Nowak za bardzo długą i skuteczną i fajną pracę nad całą serią wykładów monograficznych. Zaczynamy również nową, mam nadzieję, tradycję umieszczania tych wykładów w sieci. To nam pozwoli sięgnąć do szerszej publiczności. I żeby nie przedłużać, dziękuję Państwu i zapraszam serdecznie. Dzień dobry. Ja też bardzo krótko. Nazywam się Łukasz Białkowski, tak jak wspomniał Bogdan, i będę miał przyjemność spotkać się z Państwem na jeszcze 7 innych wykładach zorganizowanych przez Szkołę Doktorską w ramach tego cyklu wykładów monograficznych. Ta tematyka będzie bardzo różna od zjawisk związanych z konserwacją, na przykład konserwacją sztuki efemerycznej, przez różnego rodzaju problemy związane z designem, po rzeczy, które będą dotyczyły stricte zagadnień krytyczno-artystycznych. Dzisiaj zaczynamy pierwszy z tych nagrywanych wykładów. Będzie wykładem, który wygłosi pan Karol Sienkiewicz, który przyjechał do nas z Warszawy. Jest krytykiem sztuki, historykiem sztuki, autorem wielu książek, w tym książek, jedna z nich poświęcona jest sztuce krytycznej, kolejna poświęcona jest Pawłowi Alzheimerowi, jego twórczości. Dzisiaj Karol Sienkiewicz będzie chciał powiedzieć o problemie, który niekoniecznie jest rozpoznawany w Polsce jeszcze, a też jeżeli jest rozpoznawany, często jest traktowany jako problem, który niekoniecznie jest dla Polski istotny, z tego względu, że Polska ze względu na naszą historię niekoniecznie brała udział w kolonizacji, tak, szczególnie południa globu, natomiast niekoniecznie jest to tak ewidentne, jak się jakby osobom krytycznym wobec tego podejmowania tego typu problematyki wydaje. Więcej o tym powie pan Karol, znaczy będzie mówił o całym problemie w dużo szerszym kontekście, natomiast po wykładzie będziemy też mieli część pytań, więc proszę śmiało na końcu zadawać pytania. Z mojej strony to tyle. Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu Karolowi. Dziękuję. Przede wszystkim bardzo dziękuję za ten wstęp panu dyrektorowi i Łukaszowi, i też bardzo dziękuję Kindze, bo to ona jako pierwsza wystosowała do mnie zaproszenie z pytaniem, czy nie zechciałbym przyjechać do Krakowa z wykładem. Jako temat dzisiejszego wykładu wybrałem takie zagadnienie, które moim zdaniem jest w tym momencie najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoją muzea sztuki, muzea archeologiczne, muzea etnograficzne, zwłaszcza w Europie, w Stanach Zjednoczonych, także w Polsce. Rzeczywiście jest to temat, który być może u nas jest trochę zamiatany pod dywan. Czy mogłoby się wydawać, że naszych kolekcji, naszych instytucji nie dotyczy. Ja dzisiaj będę się bardziej poruszał w krajach Europy Zachodniej, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Francji, ale też zahaczył trochę o Polskę. Mój wykład będzie się składał z takich dwóch wyraźnych części. W pierwszej części będę opowiadał o problemie dzieł sztuki,
związanych w jakiś sposób z historią Holokaustu i o tym, jak w ostatnich latach do tego tematu się podchodzi i o takich głównych wydarzeniach, które w jakiś sposób ten temat na nowo ożywiły, a w drugiej części wykładu porozmawiamy o analogicznym problemie dotyczącym artefaktów, obiektów, które znalazły się w europejskich i amerykańskich muzeach w drodze kolonizacji i o tym, jak dzisiaj podchodzimy do problemu dekolonizacji tych muzeów i co właściwie ta dekolonizacja oznacza. Więc pod koniec każdej z tych części odniosę się w jakiś sposób do sytuacji w Polsce, ale też pokażę, jak artyści wizualni się do tych problemów odnoszą, często wyprzedzając różne działania samych instytucji. Tą historię zaczynamy w 2011 roku, gdy niemiecki staruszek, 80-letni Cornelius Gerlitz został aresztowany w pociągu jadącym z Zurichu w Szwajcarii do Monachium z walizką z dużą ilością gotówki. Ta walizka później była często wykorzystywana na wystawach, ta historia miała duże znaczenie. Podejrzenie wzbudziła oczywiście ta ilość gotówki, którą miał w walizce. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, że te pieniądze są związane ze sztuką. Raczej podejrzewano, że chodziło o jakiś rodzaj przestępstwa podatkowego, natomiast okazało się, że te pieniądze pochodziły ze sprzedaży dzieła sztuki, które niemiecki staruszek Cornelius Gerlitz wziął ze sobą do Szwajcarii. W lutym 2012 roku niemiecka policja weszła do jego mieszkania w takim niepozornym bloku. Okazało się, że w tym mieszkaniu znajdowało się 1300 dzieł sztuki. Głównie były to prace na papierze, stąd ta duża liczba, ale też malarstwo i rzeźba. Dosyć długo, około roku, ta historia raczej toczyła się w jakichś zaciszach biur niemieckiej policji, dopóki w listopadzie 2013 roku pismo Focus nie opublikowało tekstu dotyczącego właśnie tej aresztowanej kolekcji. Ten pierwszy tekst to jest to zdjęcie w prawym górnym rogu, takim skandalizującym sloganem Der Nazi Schatz, czyli nazistowski skarb. Dosyć taki skandalizujący tekst, w którym pojawiało się mnóstwo spekulacji. Mówiono o dziełach zagrabionych przez nazistów, o tym, że jak astronomiczne sumy mogłyby te prace uzyskiwać na aukcjach. Nawet szacowano wartość tego zbioru na około miliard euro i sugerowano, że są to prace, które spowodują konieczność przepisania historii sztuki. Oczywiście tak się nigdy nie stało, natomiast ta historia odkrycia tej kolekcji, o której za chwilę powiem parę słów, spowodowała naprawdę trzęsienie ziemi w Niemczech, w niemieckich kolekcjach i w niemieckich muzeach. Cornelius Gerlitz, czyli ten staruszek aresztowany w pociągu z walizką pieniędzy, był synem
i tutaj widzimy go na zdjęciu na okładce Szpigla, tego Corneliusa Gerlita, był synem Hildebranda Gerlita, takiej bardzo dwuznacznej postaci, który gdyby nie historia odkrycia jego kolekcji w 2011 roku, prawdopodobnie pozostałby gdzieś na marginesach niemieckiej historii sztuki. Natomiast był postacią niezwykle ciekawą. Zaczynał jako historyk sztuki na początku w swoim rodzinnym Dreźnie w latach 20. XX wieku, gdzie przyjaźnił się z niemieckimi ekspresjonistami, z Otto Dixem, z Otto Gribelem. W 25 roku został dyrektorem König Albert Muzeum w Zwickau i przyczynił się do tego, że to dosyć prowincjonalne muzeum zebrało bardzo dobrą kolekcję właśnie sztuki modernistycznej. Gdy do władzy doszli w Niemczech naziści, w wyniku nagonki stracił pracę w tym muzeum, przeniósł się do Hamburga. Tam też pracował tylko do 1933 roku w lokalnej Kunstverein. No a już po 1933 roku, w czasach III Rzeszy, musiał opuścić niemieckie instytucje i przeniósł się do sektora prywatnego, zakładając w swoim mieszkaniu w Hamburgu prywatną galerię Kunstkabinet Gerlit. I w czasie II wojny światowej odegrał bardzo trudną rolę. Był wybrany jako jeden z czterech marszandów, którzy byli dopuszczeni do handlu sztuką zdegenerowaną. Tutaj przypomnę tylko taki drobny fakt z historii sztuki. W Niemczech nazistowskich oczywiście sztuka modernistyczna, sztuka awangardowa była zabroniona. Słynna wystawa Entartete Kunst w 1937 roku w Monachium, na której porównywano sztukę awangardową chociażby do sztuki osób umysłowo chorych. Oczywiście ta sztuka została, sztuka awangardowa musiała zostać usunięta z kolekcji instytucji niemieckich, natomiast naziści dostrzegli w tym także jedno ze źródło obcych walut, jakby taki potencjał w tych dziełach sztuki. I właśnie Gerlit był dopuszczony jako do tego, aby tą sztuką zdegenerowaną handlować i sprzedawać ją za granicę. Sam Józef Goebbels napisał w swoim pamiętniku, że mamy nadzieję nawet zarobić na tych śmieciach. I rzeczywiście Trzecia Rzesza na czyszczeniu kolekcji niemieckich galerii, muzeów zarabiała. Między innymi w 1939 roku miała miejsce głośna aukcja w Lucernie, gdzie sprzedano około ponad 100 arcydzieł z niemieckich kolekcji. Natomiast gdy rozpoczęła się II wojna światowa i Niemcy zajęli Paryż, Gerlitowi udało się przedostać do Francji, gdzie na zlecenie nazistów robił zakupy. Hitler wtedy miał też taki pomysł utworzenia muzeum swego imienia w Lincu w Austrii i zbierano dzieła sztuki z całej Europy. Było to głównie dzieła rabowane przez nazistów, ale ten zbiór miał być uzupełniony
zakupami robionymi między innymi we Francji. I jak duże były te zakupy, może świadczyć fakt, że w 1944 roku zarobki Gerlita właśnie w momencie, kiedy handlował, robiąc zakupy we Francji, były ośmiokrotnie wyższe obroty jego interesu niż w 1937 roku, kiedy zaczynał handlować Entartet Kunst. Oczywiście te zakupy były bardzo wątpliwe pod względem moralnym. Były to często dzieła pochodzące z kolekcji żydowskich kolekcjonerów, którzy byli zmuszeni się tych dzieł pozbywać. I w ten sposób powstała też kolekcja Gerlita, Hildebranda Gerlita, który obok handlowania Entartet Kunst i handlowania w Paryżu też sam zgromadził bardzo dużą kolekcję dzieł sztuki. Po II wojnie wprawdzie był przesłuchiwany przez aliantów i stawał przed trybunałami denazyfikacyjnymi, ale zazwyczaj przedstawiał się w roli ofiary, bo tutaj jeszcze jeden bardzo ciekawy fakt na temat Hildebranda Gerlita. Sam miał częściowo żydowskie pochodzenie. Jedna z jego babek była Żydówką, więc tak naprawdę podlegał w III Rzeszy pod kategorię Mischling, także tak naprawdę cały czas żył też w strachu przed prześladowaniami ze strony nazistów, dzięki którym jednocześnie zarabiał bardzo duże pieniądze, a jednocześnie ten fakt swojego pochodzenia, jak też to, że w latach 20. przyjaźnił się z ekspresjonistami, z artystami awangardowymi. Jego związek z powstaniem kolekcji sztuki modernistycznej Zwickau, były to argumenty, które pozwalały mu uniknąć denazyfikacji i też ukryć ogromny zbiór, który posiadał. Po II wojnie światowej nawet pracował znowu w publicznych instytucjach w Niemczech, był dyrektorem Kunstverein w Düsseldorfie, a nawet pokazywał część swojej kolekcji w Szwajcarii, ale tylko część, ponieważ większość jego zbiorów była niedostępna publicznie, nikt nie wiedział o ich istnieniu poza najbliższą rodziną i po jego śmierci zostały odziedziczone przez matkę, a później przez żonę, a później przez syna, czyli tego Corneliusa Gerlita, od którego zacząłem tą historię i o tym, jak ciężki jest to bagaż, ta rodzina sobie absolutnie zdawała sprawę i dlatego też nie ujawniała istnienia tej kolekcji. I tutaj Cornelius Gerlit wpadł, przymuszony swoją sytuacją finansową, gdy chciał jedno z tych dzieł sprzedać w Szwajcarii. Natomiast po jego aresztowaniu w Niemczech, oczywiście poza taką skandalizującą oprawą tego aresztowania i odkrycia, głos został oddany przede wszystkim badaczom. Badacze i historycy sztuki, prawnicy przebadali dosyć dokładnie tę kolekcję.
próbując dociec tak naprawdę prawnego statusu tych dzieł i jego ich losów. Sam Cornelius Gerlitt podpisał porozumienie, zgadzając się na to wielowątkowe dochodzenie w sprawie pochodzenia tych dzieł i bezwarunkowy zwrot tych dzieł, jeżeli okazałoby się, że są one rzeczywiście zrabowane. Bardzo szybko dwa obrazy zostały zwrócone, dwa jeźdźcy na plaży Maxa Liebermana i siedząca kobieta Henri Matisse'a bardzo szybko zostały zwrócone prawowitym spadkobiercom. Natomiast Cornelius Gerlitt zmarł w 2014 roku i tutaj pojawiła się kolejna niespodzianka, ponieważ on w swoim testamencie przekazał cały ten zbiór Kunstmuseum w Bernie w Zurichu, które stanęło też przed takim bardzo nieprzyjemnym, trudnym prezentem. Wahało się dosyć długo, czy je przyjąć. W końcu doszło do porozumienia między Kunstmuseum w Bernie i niemieckim rządem i zdecydowano się, że tylko te prace, co do których istnieje stuprocentowa pewność, że nie zostały zrabowane, zostaną przekazane do Kunstmuseum w Bernie. Natomiast w Niemczech rozpoczęły się, tak jak powiedziałem, bardzo szeroko zakrojone badania tej kolekcji, które wynikiem tych badań wieloletnich była seria wystaw właśnie w Kunstmuseum w Bernie, w Bonn i wreszcie w Martin-Gropius-Bau w Berlinie. To zdjęcia z tej wystawy właśnie oglądamy. Otwarta na przełomie 2018-2019 roku, gdzie wreszcie można było tą kolekcję zobaczyć w całej jej okazałości i też przyjrzeć się właśnie badaniom, które prowadzili niemieccy historycy sztuki, badacze, często badania przypominające taką pracę detektywistyczną. Na dobrą sprawę cała ta kolekcja jest niezwykle zróżnicowana, bo obok dzieł artystów awangardowych, takich jak właśnie Pablo Picasso czy ekspresjoniści niemieccy, jest tam też obraz Dürera, impresjonizm francuski, jakieś grafiki japońskie, co też ujawniło cały szereg niezwykle ciekawych problemów dotyczących właśnie relacji między władzami III Rzeszy a sztuką, właśnie bardzo różnych jej odmianach, na przykład przypomniano historię z jednej strony, właśnie pojawił się na przykład problem tego, jak w III Rzeszy pojmowano kwestię sztuki narodowej i że tak naprawdę byli też zwolennicy, także wśród samych nazistów, byli też zwolennicy uznania za taką niemiecką sztukę narodową właśnie ekspresjonizmu. Między innymi Józef Goebbels był takim zwolennikiem takiego kursu. Tutaj jakby przeważyły osobiste
osobisty gust Adolfa Hitlera, który też w takim słynnym przemówieniu w Norymberdze w 1935 roku potępił ekspresjonizm i całą sztukę nowoczesną. Z kolei jeden z niemieckich ekspresjonistów, Emil Nolde, znany też na pewno Państwu z podręczników historii sztuki, był z kolei zwolennikiem dojścia nazistów do władzy, wypowiadał się przeciwko, cytat, żydowskiej dominacji w niemieckiej sztuce, był jakby jawnym antysemitą i zwolennikiem nazistów. I tutaj musiał spotkać się z rozczarowaniem, ponieważ naziści jego sztukę odrzucili i jako sztukę zdegenerowaną. I w czasie II wojny tworzył nadal ekspresjonistyczne prace, no ale w swoim domowym zaciszu. Także bardzo ciekawe wątki związane z relacją III Rzeszy wobec impresjonizmu, różnych innych kierunków, które na tej wystawie zostały podkreślone, natomiast też został przesunięty na niej akcent ze sprawców na ofiary. Tutaj tylko w pierwszej sali oddano jakby głos prasie, można było zobaczyć tą walizkę i jeszcze raz przeżyć te prasowe skandale związane z odkryciem Corneli kolekcji Gerlita, natomiast już w dalszych salach oddano głos naukowcom, badaczom, historykom sztuki, ale też ofiarom, więc dużo takich case studies skupiało się na osobach, kolekcjonerach, z których kolekcji te prace pochodziły. Dużo ciekawych wątków związanych z właśnie z tym dochodzeniem, badaniem historii poszczególnych dzieł. Tu jeszcze zdjęcie z pokazu Corneliusa kolekcji Gerlita w Jerozolimie. Przypomnę tylko, że ten wątek kolekcji Gerlita podjął na ostatnim dokumenta 5 lat temu Adam Szymczyk, któremu bardzo zależało na pokazaniu tej kolekcji w ramach dokumenta. To się wtedy nie udało, to było jeszcze przed tą wystawą w Martin Gropius Bau. Natomiast ten wątek był dosyć silnie na dokumenta obecny. Ten cały skandal związany z kolekcją Gerlita, z tym odkryciem szokującym bardzo dla społeczeństwa niemieckiego, że tyle lat po wojnie ten nazistowski skarb cały czas pozostawał w ukryciu, że też w tym procesie, co też pokazało, że ten procesy denazyfikacyjne w Niemczech też miały swoje poważne luki. Cały ten skandal miał też swoje bardzo pozytywne konsekwencje. Poza tą wystawą i różnymi wątkami, które na nowo zostały podjęte. W Niemczech postanowiono przeprowadzić bardzo szeroko zakrojone badania, które miały sprawdzić, co tak naprawdę znajduje się w niemieckich kolekcjach, właśnie pod kątem odpowiedzialności za Holokaust, odpowiedzialności za dzieła, które w niemieckich kolekcjach się znajdują, i przeznaczono specjalne środki na tak zwane badania proweniencji. Badania proweniencji, czyli właśnie badania
pochodzenia dzieł sztuki, jak one przechodziły z rąk do rąk. W 2015 roku powołano do życia Deutsches Zentrum für Kulturverluste, czyli oficjalna angielska nazwa tej instytucji to German Lost Art Foundation, czyli Fundację Zrabowanych Dzieł Sztuki, która zajmuje się właśnie badaniami i jest takim międzynarodowym partnerem we wszelkich sprawach dotyczących nielegalnie zrabowanych dzieł w Niemczech w XX wieku. I aby sprawdzić, co właściwie posiadają te instytucje, uruchomiono specjalne fundusze, dzięki którym niemieckie instytucje mogą takie badania na swoich kolekcjach przeprowadzać. Tutaj pokazuję jako przykład instytucję Muzeum Berggruen w Berlinie, która zakończyła takie badania specjalną wystawą otwartą w listopadzie 2018 roku. Kolekcja Berggruen została zakupiona przez Niemcy i jest pokazywana dzisiaj w specjalnym muzeum w Berlinie, natomiast sam Heinz Berggruen był niemieckim Żydem, który uciekł przed II wojną do Stanów Zjednoczonych i jako amerykański żołnierz powrócił do Europy i w 1947 roku założył swoją własną galerię i zaczął kupować dzieła sztuki. Znał się między innymi z Picassem, więc ten jego zbiór to przede wszystkim właśnie dzieła europejskiej awangardy, Picassa, Paula Klee, Matisse'a, Braque'a i tak dalej. Więc wydawać by się, i to były dzieła kupowane przez niego po II wojnie światowej, już po 1945 roku, więc wydawać by się mogło, że tutaj nie powinno być żadnych problemów, ale to, że ktoś kupuje dzieło sztuki po 1945 roku, to nie znaczy, że wcześniej nie było one nielegalnie zrabowane. Efektem tych badań było przede wszystkim ustalenie proweniencji i przed badaniami ze 135 dzieł w tej kolekcji tylko o 38 z nich można było powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że nie były nigdy zrabowane. Po badaniach ta pewność istnieje co do 83 dzieł i te badania proweniencji znalazły też swoje odzwierciedlenie w tych bardzo długich podpisach pod pracami. Tutaj celowo zestawiam zdjęcia dzieł sztuki właśnie z listą kolekcji galerii, w których te poszczególne prace się znajdowały. I oczywiście tutaj znowu cały szereg różnych bardzo ciekawych historii wychodził na jaw, między innymi historia marszanda kubistów Henry'ego Kahnweilera, który jako Niemiec w czasie I wojny światowej utracił cały magazyn swojej galerii. Te dzieła były później sprzedane. Około 3000 dzieł z jego magazynu zostały sprzedanych na początku lat 20. On później odbudowywał ten biznes w latach 20. i 30., natomiast znowu w czasie II wojny światowej musiał się ukrywać jako osoba pochodzenia żydowskiego. I więc tutaj na tej wystawie prace, które przechodziły przez galerię Kahnweilera w Paryżu, tak jak tutaj ten kieliszek absyntu Pabla Picassa, one znalazły się
w specjalnej sali. No i bardzo ciekawy też wątek, pokazujący też, z jakim namaszczeniem się podchodzi do tych problemów, to te kilka afrykańskich rzeźb, które pan Heinz Berggruen kupował, uzupełniając swoją kolekcję sztuki awangardowej, między innymi pod wpływem swojej wizyty w mieszkaniu Tristana Tzary, u którego właśnie sztuka afrykańska sąsiadowała bezpośrednio z jego kolekcją awangardowego malarstwa. On podobnie chciał swoją kolekcję uzupełnić o rzeźby afrykańskie. I korzystając tutaj z tych specjalnych funduszy na badania, Muzeum Berggruen zorganizowało specjalną konferencję dotyczącą tych kilku rzeźb. I wnioski z tych konferencji były takie, że dzisiaj nie powinno się raczej pokazywać ich w muzeum w zestawieniu jako taki przypis do, powiedzmy, do malarstwa Picassa czy Braca czy innych artystów awangardowych, tylko naukowcy stwierdzili, że okej, te rzeźby mogą być pokazane na wystawie, ale osobno. Tak, żeby podkreślić ich przynależność po prostu do kultur, z których pochodzą, a nie jako przypis do europejskiej sztuki awangardowej. I to też zostało pokazane na tej wystawie i dosyć głęboko zbadane i opisane. I tak jak powiedziałem, te badania w Niemczech się cały czas toczą i też w innych krajach europejskich i też istnieje tak naprawdę niedobór badaczy, którzy mają odpowiednie narzędzia do tego, aby zajmować się badaniami proweniencji. Są to bardzo trudne, wymagające badania, ponieważ dotyczą te sprawy zrabowanych dzieł, dotyczą często dzieł słynnych artystów i dzieł niezwykle wartościowych, więc też mogą być tematem kultury popularnej. Tutaj przypominam film z 2015 roku. Jego polski tytuł to był chyba Złota Dama i oparty jest on na kanwie historii Marii Altman, żydowskiej uciekinierki żyjącej w Stanach Zjednoczonych, która wygrała sprawę sądową, ciągnący się około 10 lat proces z rządem Austrii o obraz należący wcześniej do jej rodziny, o słynny obraz Klimta, Złota Dama, kobieta w złocie, który rzeczywiście udało jej się odzyskać. I w 2006 roku został sprzedany na aukcję za zawrotną sumę 135 milionów dolarów. To była głośna sprawa, głośna aukcja, więc też świetny temat na film, w którym to była akurat brytyjska produkcja, ale iść hollywoodzka obsada z Ryanem Reynoldsem w roli pomagającego tej kobiecie prawnika i Helen Mirren, która wcieliła się w rolę Marii Altman. I dzisiaj ten obraz można oglądać w Neue Galerie w Nowym Jorku, czyli jakby przeniósł się ten obraz za kontynent.
Ale tak jak mówiliśmy na samym początku, wydawałoby się, że ten problem nie dotyczy Polski, że Polska była raczej ofiarą II wojny światowej i nasze Ministerstwo Kultury prowadzi specjalną komórkę, która śledzi dzieła sztuki pojawiające się na aukcjach na całym świecie w poszukiwaniu dzieł sztuki zrabowanych w Polsce. Polska straciła mnóstwo, wiele artefaktów na skutek II wojny światowej. Co jakiś czas udaje się je odnaleźć i odzyskać. Na przykład w Muzeum Narodowym w Warszawie wisi teraz od kilku lat pomarańczarka Gierymskiego, właśnie odzyskana po tym, jak ten obraz pojawił się na rynku. Ale też międzynarodowi badacze, którzy zajmują się zrabowanymi głównie żydowskim rodzinom pracami, odnajdują takie prace również w polskich kolekcjach. I kilka lat temu profesorka Harvardu Patricia Kennedy znalazła w kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku dwa obrazy, które w trakcie II wojny światowej zostały zrabowane w Amsterdamie i przy okazji właśnie wytyka się w Polsce, że która z jednej strony stara się odzyskać zrabowane w polskich kolekcjach dzieła sztuki, że nie prowadzi żadnych działań, które mają na celu, które miałyby na celu sprawdzenie, co tak naprawdę w naszych kolekcjach się znajduje i czy nie są to dzieła, które były zrabowane w czasie II wojny światowej. Tutaj warto też przypomnieć, że zanim doszło do afery z kolekcją Gerlita w Niemczech, w 1998 roku na specjalnej konferencji w Waszyngtonie dyskutowano właśnie na temat problemów dzieł sztuki zrabowanych z żydowskich kolekcji w czasie II wojny światowej i takie zasady, które zostały przyjęte po tej konferencji, zobowiązują państwa do tego, aby przeprowadzać badania, ujawniać stany tych badań i umożliwiać zwrot tych dzieł prawomocnym spadkobiercom. To są tak zwane zasady waszyngtońskie, do których właśnie te wystawy, o których wcześniej wspomniałem, zwłaszcza ta wystawa kolekcji Gerlita w Martin Gropiusbau, do tych zasad jako takich podstawowych, to jest dosłownie 11 bardzo prostych punktów, do tych zasad bardzo często się badacze odnoszą jako ważnym, jako jeden z ważnych argumentów. I na sam koniec tej pierwszej części, tak jak mówiłem, są też artyści, którzy się tym problemem zajmują. W przypadku problemu dzieł sztuki zrabowanych z żydowskich kolekcji, tutaj nie sposób nie wspomnieć o Marii Eichhorn, która już w 2004 roku w Monachium przygotowała wystawę dotyczący zbioru obrazów
z Lenbach House, właśnie w Monachium, do których przeprowadziła taką razem, zaprosiła do współpracy badaczy, historyków sztuki i pod tym kątem te obrazy zostały przebadane. Tutaj też zapomniałem może wspomnieć przy okazji tych poprzednich wystaw, ale na pewno widzieli to już Państwo na tych zdjęciach, które pokazywałem. Bardzo ważne jest w tych badaniach odwrocie obrazów, prawda, na których często znajdują się takie wskazówki dla badaczy, gdzie obraz, w jakiej kolekcji obraz się znajdował, czy pieczątki z muzeów, w których był wystawiany, dlatego na tych wystawach, na których podkreśla się kwestie badań proweniencji, bardzo często obrazy pokazywane, widać też odwrocie obrazów. Tutaj na jednym zdjęciu, na jednym ze zdjęć z wystawy w Martin Gropiusbau, te obrazy były na takiej siatce powieszone, właśnie po to, żeby można je było zobaczyć z drugiej strony i przyjrzeć się odwrociu tych dzieł. I tutaj wystawa Marii Eichhorn, taka wystawa typowej sztuki opartej właśnie na badaniach, właściwie była bardzo podobna do tego, co te 15 lat później zrobiono z kolekcją Gerlita. I tutaj Maria Eichhorn też w 2017 roku na ostatnim dokumenta, właśnie na tych dokumentach kuratorowanych przez Adama Szymczyka, gdzie nie udało się pokazać kolekcji Gerlita, Maria Eichhorn zapoczątkowała swój projekt Rose Valland Institute, który ma badać, zbierać dokumenty, wiedzę na temat dzieł sztuki zrabowanych Żydom w Europie. Tu Rose Valland, bardzo ciekawa postać, taka cicha urzędniczka Muzeum Je de Pomme w Paryżu, która gdzie muzeum, w którym hitlerowcy, naziści przetrzymywali zrabowane dzieła sztuki. Ona je bardzo skrupulatnie inwentaryzowała i dzięki pracy po II wojnie światowej udało się wiele dzieł sztuki odzyskać, odnaleźć i zwrócić prawowitym właścicielom. Stąd też ten hołd oddany Rose Valland przez Marię Eichhorn. Tutaj może zachęcę tylko Państwa do przyjrzenia się tej artystce, ponieważ ona w tym roku będzie reprezentowała Niemcy na Biennale w Wenecji, chyba z projektem, który nie dotyczy bezpośrednio tych omawianych dzisiaj przeze mnie spraw, ale na pewno będzie to ciekawa wystawa. Przechodzimy do drugiej części wykładu, w którym przyjrzymy się bardzo analogicznemu problemowi, ale może bardziej globalnemu. Tak jak tą pierwszą część zaczynałem od historii z walizką pieniędzy, tak tą drugą część zaczniemy od historii słupu totemowego. Jest to słup totemowy. W Polsce często mówimy po prostu totem, wzniesiony w latach 70. XIX wieku przez naród Haisla w dzisiejszej Kolumbii Brytyjskiej, na północnym zachodzie Kolumbii Brytyjskiej, czyli tej zachodniej prowincji Kanady.
Był on wzniesiony przez w małej nadmorskiej wiosce jako taki słup dziękczynny po epidemii ospy. Ospa to była choroba, którą oczywiście Europejczycy przywieźli do Ameryki, która dziesiątkowała tamtejsze narody. Ja tutaj używam określenia naród, trochę za kanadyjską terminologią, gdzie wszystkie ludy zamieszkujące Kanadę nazywa się po prostu First Nations, pierwsze narody. To typowo kanadyjski, tylko w Kanadzie właściwie używany termin. Ten słup totemowy, naród Haisla był takim trochę narodem wędrownym. Oni w zależności od pory roku albo żyli w tej wiosce, albo ją opuszczali i w pewnym roku, gdy wrócili do swojej wioski w 1928 roku odkryli, że ten słup zniknął i nie potrafili go przez długie dziesięciolecia odnaleźć, określić, w jakim miejscu się znajduje. Udało im się to dopiero w 1991 roku, kiedy okazało się, że ten słup totemowy stoi w muzeum w Sztokholmie. To jest to zdjęcie po lewej stronie. Ten słup został wycięty, ucięty i przetransportowany do Szwecji przez szwedzkiego dyplomatę, miał nawet zgodę władz prowincji na to. Oczywiście tych najbardziej zainteresowanych właścicieli tego słupu totemowego nikt wtedy nie poinformował i ten dyplomata po prostu podarował po powrocie do Szwecji ten artefakt ogromny zresztą do muzeum i przez długie lata leżał w magazynie, ponieważ to muzeum nie dysponowało odpowiednią przestrzenią, żeby go wyeksponować i dopiero w 1980 roku w nowej siedzibie ten słup pokazano i 10 lat później dopiero naród Haisla odkrył, że ten słup totemowy się w tym muzeum znajduje i wtedy rozpoczęto dyskusję nad możliwością zwrotu tego słupu totemowego w pierwotne miejsce i tu naród Haisla zaproponował takie rozwiązanie, że po prostu stworzy kopię tego słupu totemowego i się z tym muzeum wymieni. To wszystko, ta cała procedura, oni sami ponosili niestety jej koszty, powstały, tak naprawdę wyrzeźbili dwa słupy totemowe. Jeden został przetransportowany do Sztokholmu, gdzie się w tym momencie znajduje. Drugi stanął w miejscu, druga kopia stanęła w miejscu, gdzie ten słup znajdował się pierwotnie. Natomiast ten oryginał trafił w 2006 roku, bo tyle 15 lat trwały te wszystkie zabiegi, trafił do specjalnie zbudowanego centrum kulturowego, ale nie stał tam zbyt długo, ponieważ w 2012 roku zdecydowano, że
ten słup totemowy spotka ten sam los, co w tradycji ludu Haisla spotykały słupy totemowego, czyli po prostu umrze. I wyniesiono go z muzeum i zostawiono w specjalnym miejscu, w którym pewnie do tej pory dokonuje się jego dekompozycja, czyli jakby połączenie z naturą, śmierć słupu totemowego, tak jak zazwyczaj miało to miejsce. Natomiast wspominam o tej całej historii, ponieważ był to pierwszy przypadek odzyskania jakiegokolwiek artefaktu przez pierwsze narody Ameryki Północnej. Dzisiaj wydaje się to już dosyć oczywiste. Ten słup totemowy został im zrabowany, ale też jest to historia, która pokazuje, jak ważny był to dla nich przedmiot, dla ich kultury, dla ich tożsamości i jak wiele wysiłku włożyli w to, aby ten obiekt odzyskać i aby spotkał ten obiekt, ten los, który spotkało w przeszłości inne słupy totemowe. Jak przyjrzymy się większości muzeów właśnie etnograficznych czy historii naturalnej, bo tak te muzea się zwą w Europie czy w Ameryce Północnej, to takich artefaktów spotkamy bardzo wiele. Tutaj oczywiście na celowniku jest przede wszystkim British Museum w Londynie. Instytucja, która została powołana do życia przez Hansa Sloana, tutaj na zdjęciu po lewej stronie, głównie ze środków pochodzących z plantacji niewolników jego żony na Jamajce, więc nawet też kręcisz głową, że nie? A, więc nawet jakby w historii samej instytucji tutaj kolonializm brytyjski jest wpisany. No, oczywiście używał tych środków też do tak, tutaj często dzisiaj bierze się już nawet w cudzysłów te zakupy, które dokonywano w różnych częściach świata, wszędzie tam, gdzie docierało Imperium Brytyjskie. Warto też przypomnieć, że to te kolonialne historie może nie dotyczą wyłącznie krajów pozaeuropejskich, ponieważ w bardzo podobny sposób do kolekcji British Museum trafiły przecież marmury z Partenonu w Atenach. I tutaj Grecja też się od wielu, wielu lat domaga tego zwrotu. Również bezskutecznie. Od kilku lat ten temat jest coraz bardziej palący, także na fali takich różnych ruchów, które domagają się reform instytucji, reform muzeów w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, trochę też na fali takich ruchów społecznych jak Black Lives Matter czy może mniej znanego u nas ruchu Idle No More, który od około 10 lat
rozwija się właśnie w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, domagając się praw pierwszych narodów, czy w Kanadzie, czy amerykańskich Indian, bo tak się nazywa pierwsze narody w Stanach Zjednoczonych, więc pojawiają się też różne protesty domagające się dekolonizacji muzeów. Czym jest ta dekolonizacja muzeów? To jest bardzo, bardzo skomplikowane. Ja tutaj wypisałem kilka takich wątków, problemów, które które ten hasło, czy takim termin dekolonizacja muzeów sobie zawiera. Przede wszystkim warto się przyjrzeć takiemu podziałowi, który cały czas obowiązuje, na muzea etnograficzne i muzea sztuki. Dlaczego jedne rzeczy pojawiają się w muzeach etnograficznych? I to dotyczy właśnie głównie tych kultur z krajów kolonizowanych, a inne w muzeach sztuki. Jeżeli byśmy się przyjrzeli dużym biennalom czy dokumenta, czyli tym dużym imprezom pokazującą sztukę współczesną, to tam widać wyraźnie, że ten podział jest bardzo już dzisiaj rozmyty. Instytucje, muzea są bardziej konserwatywne, trudnie te zmiany są dużo wolniejsze. Widać te zmiany bardzo dobrze właśnie w instytucjach kanadyjskich, gdzie sztuka pierwszych narodów bardzo dobrze funkcjonuje w muzeach sztuki. Przede wszystkim traktuje się nią jako wciąż żywą kulturę, wciąż zmieniającą się, ulegającą transformacjom. Takie założenie przy muzeum etnograficznym jest takie, że pokazuje kulturę, która umarła albo zaraz umrze, prawda? Że muzeum etnograficzne tutaj zachowuje pewien stan kultury, która musi ulec w wyniku zmian cywilizacyjnych, naturalnej śmierci. Dzisiaj wiadomo, że to nie nastąpiło, a wciąż taki wyraźny podział na muzea etnograficzne i muzea sztuki funkcjonuje. Na przykład dzisiaj, jak pójdziemy do Muzeum Etnograficznego w Warszawie, zobaczymy tam świetną wystawę rysunków inuickich z Cape Dorset w Kanadzie. Artystów, którzy świetnie funkcjonują w obiegu sztuki i prace niektórych z nich nawet były pokazywane właśnie na Biennale w Wenecji, czy można było je zobaczyć nawet na wystawach zbiorowych w Muzeum Sztuki w Warszawie, ale w momencie, kiedy jest wystawa rysunku Inuitów, trafia ona do Muzeum Etnograficznego i niestety nie spotyka się z takim odbiorem, jak na jaki zasługuje. Ta zmiana, którą właśnie można obserwować w muzeach kanadyjskich, które często rezygnują z tej nazwy etnograficzne, muzeum na przykład w Vancouver, muzeum zajmujące się kulturami pierwszych narodów nosi nazwę Muzeum Antropologii, aby zrezygnować z tej etnograficzności. I jego główne zadanie to właśnie zaangażowanie tych pierwszych narodów, przedstawicieli pierwszych narodów do współdecydowania o tym, jak ich kultura ma być w tych muzeach reprezentowana. Więc to jest współdecydowanie jest takim ważnym elementem dekolonizacji, no właśnie współpraca z aktywistami. To może dziwić, ale jakby właśnie często w tych muzeach cały czas mamy do czynienia
z ludzkimi szczątkami, jako artefaktami, więc tutaj oczywiście w muzeach po dekolonizacji raczej nie powinno już ich tam być. Zwraca się też na problem reprezentacji w tych osób pochodzących z różnych kultur wśród pracowników tych muzeów. Oczywiście w przypadku jakiegoś muzeum etnograficznego w Polsce, no trudno tutaj o jakąś reprezentację, ale jak już znajdujemy się powiedzmy w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, czy w krajach, które były kolonizatorami, to tutaj już na pewno łatwiej znaleźć specjalistów, którzy jednocześnie byliby przedstawicielami tych narodów, kultur. Często zwraca się też uwagę na kwestię języka podpisów, aby on był tutaj, to znowu problem głównie powiedzmy kanadyjski, czy australijski, czy amerykański, aby te podpisy były też w językach poszczególnych narodów, a nie tylko w języku angielskim. To wszystko dotyczy też oczywiście rozwoju tych kolekcji dzisiaj. Powinno się bardzo zastanowić nad tym, jak te kolekcje rozwijać. No i najważniejszy problem, dlatego go tutaj wyboldowałem, jest to kwestia restytucji. Czyli to, od czego tego procesu, który tutaj zilustrowałem na przykładzie słupu totemowego narodu Haisla, ale można byłoby, jest to problem o wiele szerszy. Jeszcze 10 lat temu muzealnicy, raczej większość muzealników pukało się w głowę, kiedy ktoś by zasugerował, że należałoby większość artefaktów z British Museum oddać do krajów, z których te artefakty pochodzą. Ostatnie 5 lat to jest absolutna rewolucja, jeżeli chodzi o podejście do tego problemu, i ta rewolucja zaczęła się we Francji od prezydenta Emmanuela Macrona, który zmienił politykę francuską w stosunku do byłych kolonii francuskich, zwłaszcza w Afryce. I w 2017 roku podczas wizyty w Burkina Faso, w stolicy Burkina Faso, Ouagadougou, o ile dobrze wymawiam, obiecał przyjrzenie się temu problemowi, takie systemowe, i stworzenie systemowych rozwiązań dążących do tego, aby zrabowane dziedzictwo kulturowe krajów afrykańskich do tych krajów powróciło. Już w 2018 roku, pod koniec 2018 roku, został opublikowany specjalny raport. Tutaj na zdjęciu widzimy autorów tego raportu, Felvine Sari, Benedicte Savoy, francuska badaczka i salwadorski naukowiec, badacz, przyjrzeli się kolekcjom francuskim w swoim raporcie, właśnie napisanym na zlecenie prezydenta Macrona, zaproponowali rozwiązania, i takimi rozwiązaniami
rozwiązania, które oni sugerowali, były uznane za dosyć radykalne, to znaczy sugerowali po prostu zwrot obiektów, dyskusje, które poprzedzałyby jakieś dyplomatyczne ustalenia z tymi krajami. Ten raport wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi we Francji, ale też w innych krajach. Właśnie zwłaszcza British Museum się okopało na swoich stanowiskach po tym raporcie. Natomiast SAR i Savoy, rzeczywiście był to raport bardzo czytany i myślę, że takim to, jak ważny był to dokument, może świadczyć fakt, że właśnie SAR i Savoy byli uznani nie pamiętam nazwy pisma, które tworzy listę 100 najbardziej wpływowych ludzi w świecie sztuki. Art Review. Okej. Miałem chwilowe zaćmienie. W każdym razie w 2020 roku Art Review umieściła ich na trzecim miejscu na liście 100 najbardziej wpływowych osób w świecie sztuki, a w 2021 roku znaleźli się nawet na liście Time'a 100 najbardziej wpływowych osób na świecie. Więc to może jakby świadczyć o tym, jak duże reperkusje ten raport wywołał. Tu oczywiście we Francji chodzi głównie o takie instytucje jak Muzeum de Quebranly, Jacques Chirac, tutaj to jest część nazwy, ten Jacques Chirac, w Paryżu, które dzisiaj znajduje się w takim pięknym budynku zaprojektowanym przez Jeana Nouvela. Tutaj trzech królów z kultury Dahomey, które prawdopodobnie w najbliższym czasie zostaną zwrócone. Natomiast ten proces, który został zapoczątkowany przez obietnicę Macrona i później przez ten raport, nie odbywa się tak szybko, jakbyśmy może tego chcieli, czy na pewno chcieli autorzy tego raportu. Na przykład w grudniu 2020 roku zgromadzenie francuskie uchwaliło prawo o zwrocie 27 artefaktów do Beninu i Senegalu, także to się odbywa rzeczywiście bardzo, bardzo powoli. Mówiłem już o British Museum. Tutaj jeden z takich obiektów w British Museum, Moai, statua z Rapa Nui, z Wyspy Wielkanocnej, zrabowana właśnie stamtąd, o który zwrot domagają się mieszkańcy Rapa Nui, ale też dzieła sztuki związane z Królestwem Beninu, Królestwo Beninu znajdowało się na terenie obecnej Nigerii. Takie dzieła sztuki, które są najbardziej może oczywistym przykładem rabunku, zostały zrabowane po najechaniu Brytyjczyków stolicy Królestwa Beninu i obrabowania tamtejszego Pałacu Królewskiego. To są tak zwane brązy benińskie.
Najwięcej z nich, bo około 700, znajduje się właśnie w British Museum, ale też w muzeach paryskich i tutaj prawdopodobnie w pierwszej kolejności zwrócone zostaną te znajdujące się w Paryżu. Ja pokazuję te, które są na wystawie w British Museum, które no najbardziej jakby broni się przed restytucjami. A był to jednak rabunek, który nawet został udokumentowany fotograficznie, prawda? Więc tutaj jakby nie ma najmniejszych wątpliwości. Jest to taka naprawdę czarno-biała sytuacja. A jak wygląda ten zwrot, ten z punktu widzenia tych krajów najbardziej zainteresowanych? Raport, który wspominałem, oceniał, że około 90% materialnej spuścizny kulturowej krajów afrykańskich nie znajduje się dzisiaj w Afryce. 90% jakby jest w muzeach głównie amerykańskich i europejskich. Jakby w tym stopniu te kraje zostały obrabowane ze swojej spuścizny kulturowej. Tutaj zdjęcie sprzed miesiąca, dwa obiekty, dwa brązy benińskie, jeden pochodzący z muzeum, jeden należał chyba do jednego z koledży Uniwersytetu w Cambridge, a jeden też z jakiegoś innego uniwersytetu, które to uniwersytety słucham? Nie, po prostu skojarzyłam tę historię. Tak, właśnie Nigerii udało się odzyskać te dwa obiekty. Przypomnę, że British Museum posiada kolekcję około 700 artefaktów, które składały się na to, na brązy benińskie. We Francji też to jest około kilkuset obiektów. Autor takiej książki, monografii dotyczącej British Museum, Dan Hicks, określił, napisał, że lata 20. XXI wieku będą dekadą zwrotów, być może trochę na wyrost. Na razie wydaje się, że ten proces zapoczątkowany we Francji, czy ta historia ze słupem totemowym, która była absolutnym precedensem. W tym momencie ten proces trochę jakby grzęźnie, może nie przebiega tak szybko, jakbyśmy tego chcieli, czy tak jak Dan Hicks postulował w swojej książce. Jeżeli chodzi o brązy benińskie, to do zwrotów przygotowują się w tym momencie też Metropolitan Museum w Nowym Jorku czy National Gallery w Waszyngtonie. Ale Dan Hicks też zwraca uwagę na taki bardzo ciekawy problem bardzo słabego opracowania tych kolekcji etnograficznych. To znaczy te obiekty w muzeach etnograficznych są niezbyt dobrze skatalogowane, więc żeby przeprowadzić ten proces dekolonizacji muzeów, podobnie jak w przypadku kwestii sztuki zrabowanej w czasie Holokaustu, znowu potrzebne są przede wszystkim badania
badania tych kolekcji, prawda? Tak samo jak mieliśmy badania proweniencji, należałoby po prostu otworzyć magazyny i sprawdzić, co dokładnie tak naprawdę w tych magazynach europejskich kolekcji się znajduje. I tutaj znowu wydawałoby się, że Polska nie była krajem kolonialnym i że ten problem nie dotyczy naszych muzeów, nic bardziej mylnego. Tutaj odsyłam Państwa przede wszystkim do tekstów Doroty Michalskiej, między innymi w magazynie Szum, napisała bardzo ciekawy tekst dotyczący nowo otwartej Galerii Sztuki Antycznej w Muzeum Narodowym w Warszawie, w którym postulowała między innymi przyjrzenie się właśnie od takiej etycznej strony działalności naszych misji archeologicznych, między innymi archeologa Kazimierza Michałowskiego, które to misje bardzo wzbogaciły między innymi Muzeum Narodowe w Warszawie. Witek Orski, artysta, fotograf, zrobił wystawę też na temat zbiorów afrykańskich w Muzeum Etnograficznym w Szczecinie. Więc tutaj nawet jeżeli nie mielibyśmy do czynienia z koniecznością zwrotów, chociaż z tym być może też warto przyjrzeć się przynajmniej, warto zacząć od przyjrzenia się dyskursowi, które nasze muzea etnograficzne stosują. Natomiast na zakończenie chciałbym pokazać pracę współczesnych artystów, którzy się do tego problemu dekolonizacji muzeów odnoszą i do kwestii właśnie restytucji. To taka trochę prześmiewcza akcja, prześmiewcze działanie grupy noszącej nazwę Frankfurter Hauptschule, która postanowiła odwrócić proces grabieży w trakcie istnienia niemieckich kolonii i zwrócić czy podarować pracę Józefa Beuysa skradzoną z wystawy w Oberhausen do muzeum w małej miejscowości w Tanzanii. Rzecz działa się Tanzania była kiedyś oczywiście niemiecką kolonią. Ta praca Józefa Beuysa to taka żółta żarówka z cytryną. Rzecz znana z lekcji fizyki. Praca Beuysa zatytułowana Capri Battery. To jest taki, ta akcja jest udokumentowana na takim prześmiewczym, krótkim filmie. Go nie pokazuję, ale może mogą go Państwo z łatwością odnaleźć na YouTubie. Tutaj trójka członków tej grupy wciela się właściwie w takich trochę przerysowanych Europejczyków w strojach jak na safari. Mnóstwo jest tu właśnie takich kolonialnych klisz, między innymi ten chłopak trzymający pracę Beuysa jak Simba w Królu Lwie. Tanzania też, to jest działanie z 2020 roku. Tanzania była jednym z niewielu krajów, gdzie można było pojechać w tym czasie, w czasie pandemii, na wakacje, prawda? Nawet nasi
lokalni polscy celebryci jeździli na Zanzibar i oni też jakby wybrali tą Tanzanię, dlatego że mogli tam akurat pojechać i między innymi wygrzewać się nad hotelowym basenem. Natomiast i też w tym filmie podkładem muzycznym jest piosenka Afryka zespołu Toto, też na pewno bardzo dobrze Państwu znana. Tutaj praca Boyce'a też została wybrana nieprzypadkowo. Oczywiście Boyce w takich swoich pracach odwoływał się do przepływu energii, do pojęcia też oczywiście rzeźby społecznej, dążąc w jakimś sensie do naprawy społeczeństwa, chociaż nigdy nie podejmował kwestii restytucji czy dekolonizacji, natomiast cechowała go jednak spora wiara w sztukę i w jej możliwości. Także tutaj Frankfurter Hauptschule też trochę prześmiewczo traktuje sztukę Boyce'a. Tutaj stosując też na sam koniec taki cytat z Andy'ego Warhola. Nie jestem pewien, czy oni sobie tego cytatu też nie wymyślili, nie sprawdzałem tego. Art is what you can get away with, czyli jakby sztuka jest to coś, gdzie wszystko uchodzi na sucho. Chodzi jakby oczywiście z jednej strony o ten żart z kradzieżą pracy Boyce'a. No ta praca oczywiście, ta kradzież też jest fejkiem. Tak naprawdę podarowali dla tej instytucji tanzańskiej nieprawdziwą pracę Boyce'a i kopię, co tylko dodaje jakby nowych znaczeń, między innymi temu cytatowi z Warhola o tym, że w sztuce wszystko uchodzi na sucho, ale można byłoby też ten cytat potraktować właśnie jako komentarz do europejskich muzeów i galerii, że jeżeli chodzi o sztukę, to czasami zbyt mocno przymykamy oko na to, jaka jest historia tych prac i na etyczne aspekty związane z ich posiadaniem, eksponowaniem i rozwojem tych kolekcji. Także są to też tematy, które są wielu artystom bliskie i na pewno będą w najbliższych czasach wpływały bardzo na to, jak będą wyglądały nasze muzea i przed jakimi wyzwaniami będą stawały nasze instytucje, właśnie wyzwaniami etycznymi. I to dotyczy nie tylko kolekcji sztuki dawnej, ale też sztuki współczesnej. Także bardzo dziękuję. W tym miejscu bym zakończył i jeśli mają Państwo jakieś pytania, to zachęcam. Dziękuję bardzo w takim razie. Bardzo prosiłbym też w związku z tym, że dzisiaj
dzisiejszy wykład jest nagrywany i Państwa pytania też będą nagrywane, żeby Państwo się przedstawiali, ok? Zadając pytania. I mówimy do mikrofonu, który tak, wiadomo, że nie słychać tego dźwięku, dźwięk jest zgrywany po prostu, tak? Weronika Plińska, ja jestem akurat antropolożką, więc bardzo interesował mnie Pana wykład. Tutaj do może tych praktyk dekolonizacji, bo nie jestem pewna, czy to padło w odniesieniu do Muzeum Brytyjskiego, dodałabym też taką praktykę przeplatania dzieł dawnych związanych ze sztuką plemienną dziełami sztuki współczesnej, ponieważ o ile wiem, no jakieś 10 lat temu przynajmniej już w Muzeum Brytyjskim to się działo, prawda? I bardzo często proszono współczesnych artystów o to, żeby stworzyli pracę, która nawiązuje do historycznej kolekcji i ją w jakiś sposób reinterpretuje również. Poza tym, o ile dobrze pamiętam, to też w Muzeum Brytyjskim chyba już stosowano wtedy różnego rodzaju właśnie taką formę współpracy, również związaną z konserwacją tych obiektów, prawda? To z całą pewnością w muzeum, na przykład kolekcja antropologiczna, która znajduje się w Uniwersytecie Londyńskim, ona jest konserwowana przy udziale no, jakby przedstawicieli, jak pan powiedział, narodów, które tą kolekcję, jakby dla których to jest dziedzictwo, tak? Więc jakby to też jest dosyć istotnym elementem, mi się wydaje, tej dekolonizacji. No i tylko chciałam uzupełnić, że wydaje mi się, że ta etnograficzność tutaj nie do końca się wiązała właśnie z próbą zatrzymania kultury w momencie, w którym ona została opisana, prawda? To może smutek tropików Claude'a Lévi-Strauss'a, prawda? Który jeszcze ubolewał nad tym, że faktycznie to jest świat odchodzący, by o tym świadczył, ale po prostu myślę, że cele badań etnograficznych były zupełnie inne od początku niż badania historyków sztuki. I kiedy czytamy na przykład książkę Primitive Art Franza Boasa, który badał właśnie sztukę pierwszych narodów z Ameryki Północnej, to jest książka z 27 roku, to tam to drugie słowo to jest oni mają swoją sztukę, oni mają swoją kulturę, prawda? Jakby cały czas istniała potrzeba podkreślania, że to są społeczeństwa, które są zorganizowane, prawda? Że te systemy są bardzo bogate i sztuka była jednym ze sposobów na to, żeby o tym też opowiedzieć. Podczas kiedy, no jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, artyści awangardowi raczej widzieli tutaj jakiś przedindustrialny geniusz nieskażony cywilizacją, prawda? I to było podejście, które antropologom zupełnie nie odpowiadało. W związku z tym ten paradygmat też badania tych obiektów w ich oryginalnym kontekście, w kontekście praktyk społecznych był tak silny. Oczywiście ja też jestem zdania, że dzisiaj i historycy sztuki, i antropolodzy powinni współpracować przy tych kolekcjach i jak najbardziej myślę, że nie należy ich delegować wyłącznie do muzeów etnograficznych. Dziękuję. Ja myślę, że tutaj jest też kwestia, prawda, między etnografami a antropologami. Jakby tutaj też jest to przejście i to, o czym powiedziałem, przywołując Muzeum Antropologii Vancouver, które jest prawdopodobnie jednym z najbardziej najbardziej rozwiniętym muzeum, o najbardziej rozwiniętym dyskursem, o którym jakby też pani wspomniała, też jakby dotyczącym tych przede wszystkim pierwszych narodów Kolumbii Brytyjskiej, prawda? Tych, które to muzeum przede wszystkim dotyczy i tej jakby bezpośredniej współpracy z nimi i ja akurat jakby nie przywołuję tego, co tych przykładów, które znam jakby z Muzeum Brytyjskiego, bo wydaje mi się, że tam akurat to zaproszenie kilku artystów do tego, żeby pokazały współczesne prace, to jest trochę taki kwiatek do kożucha tego całego molocha, którym jest ta instytucja, ale są rzeczywiście instytucje o podobnym profilu właśnie jak Muzeum Antropologii w Vancouverze, które tu te procesy są o wiele bardziej dogłębne. I jeżeli mówiłem, że pani tutaj wspomniała właśnie o, jakby o sztuce współczesnej,
To między innymi to miałem na myśli o tym, mówiąc o zacieraniu granicy między tymi muzeami etnograficznymi, antropologicznymi, a muzeami sztuki, które to zacieranie granicy może wyglądać o wiele bardziej radykalnie niż te kilka wystaw czy te marginalne działania, które robi British Museum, ale to zacieranie granicy też może dotyczyć całego pola sztuki, rynku i to są procesy, które są najlepiej rozwinięte właśnie w Kanadzie, ale też może jeszcze bardziej w Australii, kiedy po tej rewolucji Papunii w latach 70., kiedy Australijczycy odkryli, że sztuka aborygeńska to jest ich prawdziwa sztuka nowoczesna. Niezwykła rewolucja, która jakby tam zaszła, która jest nie do końca jeszcze dostrzeżona u nas, że u nas jakby te prace znowu by trafiały właśnie do Muzeum Etnograficznego, a nie do prędzej niż do Muzeum Sztuki. A w muzeach Australii w ogóle nie ma takiego rozgraniczenia. I sztuka aborygeńska to jest po prostu trzon ich sztuki współczesnej. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Olga Konik, dzień dobry. Nie, ja właśnie chciałam się troszeczkę do tego odnieść, bo miałam okazję być w Berlinie, w Savvy Contemporary i to była taka skomplikowana problematyka, to akurat było z okazji stulecia Bauhausu i zastanawiania się, w jaki sposób design właśnie postkolonialnie też może funkcjonować, ale właśnie tam pojawił się ten temat Humboldt Forum i tego, w jaki sposób ono w tym momencie, akurat wtedy to było w remoncie, było zamknięte, ale też tam lokalnych berlińskich studiów, takich postkolonialnych i tego, w jaki sposób czasami takie działania właśnie typu, ok, zaprosimy sobie jakiegoś artystę współczesnego, czy nawet artystę z danego kręgu kulturowego, jest takim, nie wiem jak to nazwać, ale takim wybielaniem w zasadzie tych działań, zamydlaniem tego, że jakby ta społeczność chce odzyskać to, ale my sobie tutaj postawimy coś, ale jakiś komentarz krytyczny, trochę o tym opowiemy z innej perspektywy, zaprosimy kogoś na wykład, podejmiemy temat i już będzie okej. Okay. Mhm. I tak samo właśnie taki problem się pojawiał tam, dla mnie też powiedziałam wtedy nowy i trudny i bardzo zniuansowany, związany właśnie na przykład z reprezentacją i działaniami ludzi, którzy zajmują się tematem postkolonialnym, a są jakimiś tam właśnie trochę artystami, trochę niby badaczami, ale jakby tworząc swoje działania i performance, tworzą trochę takie puste gesty, takie niby coś opowiadają, ale w zasadzie to niczego nie zmienia i tak się trochę jeszcze jak to powiedzieć, staje się to abstrakcyjne, te teorie postkolonialne i tak dalej i no teraz też jeszcze w kontekście wojny w Ukrainie też te tematy gdzieś tam się, jakby to, że często ta myśl zachodnia robi sobie z tego takie modne tematy i one zaczynają sobie iść w stronę jakiejś nauki, natomiast nie zwracają się do rozwiązywania realnych problemów. Tak i w jakimś sensie ten, dlatego też zależało mi na tym, żeby ten wykład zakończyć na tym działaniu, filmie Frankfurter Hauptschule, takiej może mało znanej pracy, ale jest to w jakimś sensie pastisz właśnie tych działań, o których pani mówi, prawda? Że to jest to praca, która wyśmiewa te wszystkie powierzchowne gesty, także gesty artystyczne właśnie. Tak, a jednocześnie na Wedding nadal są ulice, które są nazwane nazwiskami kolonizatorów. Tak, tak, tak. I jakby zamiast zmienić je, co wydaje się jakby
standardowym, nie takim trudnym gestem, to na przykład szuka się osób o identycznych imionach i nazwiskach, żeby to podmienić jakimś takim bezkosztowym. To są bardzo interesujące rzeczy, bo to też dotyczy Niemców, którzy mają za sobą nie tylko właśnie ten epizod kolonialny, ale też właśnie całą tę denazyfikację i jakby cały problem takiego wstydu i trudności z tym związany z wojną, więc... Więc to jest dla mnie bardzo ciekawe, że czasami właśnie się tworzy takie hybrydy, jakieś takie małe symbole, a nie ma przestrzeni na to, żeby działać tak radykalnie. No ale właściwie właśnie kilka ostatnich lat mogłyby zailustrować to, że może właśnie żyjemy w czasach już radykalnych gestów, że te rzeczy, które były nie do pomyślenia kilka lat temu i prawda, można było używać dowoli argumentów, że no u nas te obiekty mają bezpiecznie, bo mamy dobre klimatyzowane muzea i nie toczą się u nas żadne wojny, w przeciwieństwie do wielu krajów afrykańskich. I to dzisiaj już te argumenty nie działają, prawda? I tak jak ten francuski raport doprowadza jednak ostatecznie do zwrotów. Mogliśmy obserwować też bardzo radykalne działania na pomnikach przy okazji ruchu Black Lives Matter w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich dwóch lat. Pomniki, których nie udało się nie tylko w Stanach Zjednoczonych, bo też prawda, w Wielkiej Brytanii, ten pomnik w Bristolu, który został wrzucony do kanału i tak dalej. Lata działań aktywistów i pisania petycji nie przynosiły wielkich kroków, a przychodzi jakiś silny ruch społeczny, który działa faktami dokonanymi. I te pomniki Konfederatów w Stanach Zjednoczonych, czy właścicieli handlarzy, czy handlarzy niewolników w Wielkiej Brytanii no, znikają, prawda? Czy pomniki Leopolda, króla Leopolda w Belgii. Więc może tutaj też jakby przyszedł czas na właśnie na jakieś konkretne i radykalne gesty. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja właściwie to pytanie cały czas mi się zmienia, Bogdana Kimesku, bo ono już jest częściowo, znajduje swoją odpowiedź w poprzednich wypowiedziach, ale idąc za pytaniem Olgi i za odpowiedzią, myślę sobie, że to zjawisko dotyczące dzieł sztuki niejako orbituje wokół takiego większego zjawiska ludobójstwa, do którego, do stworzenia warunków idealnych dla ludobójstwa jest potrzebna kompletna destrukturyzacja państwa i jego mechanizmów, instytucji i tak dalej, po czym jak już to wszystko legnie w gruzach, jest bardzo łatwo taką retorykę prowadzić, że nie można to zwrócić, bo tam u was jest chaos. Natomiast zastanawiam się, o ile, albo inaczej, patrząc na tą listę z ostatnim wyboldowanym punktem restytucja, ona bardzo łatwo może się przerodzić w taką jakąś listę zaleceń. One mogą mieć charakter kuratorski albo intelektualny, ale mogą mieć również taki charakter realizacyjny czy wręcz prezentacyjny sposobu pokazywania wystaw. Było nawiązanie do tej kraty, która uwidacznia tył takiej pracy i przypomniały mi się prace Freda Wilsona, który rzeźbiarz amerykański, taki rearanżator muzeów, który w latach 90. właściwie pracował na tym
interfejsie między etnograficznym podejściem do eksponatu i takim celebracyjnym, tak? Patrzył się, dlaczego baletnica Degas zasługuje na postument, jakiś klosz szklany, pancerny, a obok są wykiprowane eksponaty po prostu do jakiejś gabloty ponumerkowane na jakichś papierkach i trzeba to sylabizując sobie zorientować się często no, i on pracując na tych przewrotach, tak, i zastanawiam się i wreszcie dążę do pytania, czy istnieją jakieś zalecenia bądź praca nad jakimiś zaleceniami na przykład takimi ekspozycyjnymi, architektonicznymi, jeżeli chodzi o wystawy w kontekście tej dekolonizacji. Ona się może zacząć już w sposobie pokazywania. Znaczy na pewno nie ma jakichś takich jednoznacznych zaleceń, ale są procesy, które tutaj pani jakby wspomniała, które płyną trochę z właśnie z doświadczeń antropologii, czyli bezpośredniej współpracy z przedstawicielami danej kultury, którzy współdecydują o tym, jak dane obiekty są eksponowane. Czasami to może prowadzić do różnych napięć, prawda, bo muzeum dąży do tego, aby po pierwsze eksponować, po drugie konserwować, ale a kultura, inaczej dana kultura, dany naród może inaczej podchodzić do artefaktów, które produkuje i na przykład nie chcieć ich eksponować, ponieważ uważa eksponowanie to za złamanie jakichś tabu. I tutaj pamiętam właśnie z Muzeum Antropologii w Vancouver, że były tam obiekty, które były zasłonięte na życzenie danych narodów, czy na przykład nie chce, aby może muzea mogą też się spotkać z niechęcią wobec tradycyjnie pojmowanej konserwacji. Tak jak mieliśmy w przypadku historii tego słupu totemowego, który ostatecznie, prawda, znalazł się w lesie, w przyrodzie, a nie w klimatyzowanej sali muzealnej. Ale jakby tutaj jakby nie ma nigdy uniwersalnych rozwiązań. Ja mam jeszcze pytanie na koniec. Nie wiem, czy ono się ściśle wiąże z tym, o czym mówiłeś, natomiast wydaje mi się, że jakby użycie języka, bo to jest też jeden z tych elementów, które ty wymieniałeś, tak, na tym slajdzie, jest też elementem tego procesu dekolonizacji i to zagadnienie, o którym chcę wspomnieć, raczej wiąże się z, mam wrażenie, ze światem literackim, aż głośno się o nim zrobiło w kontekście jednej z powieści Agaty Christie, gdzie tytuł, w którym użyte jest słowo niepoprawne politycznie, zamieniono na inne, współcześnie bardziej adekwatne. I teraz ja nie wiem, czy ten problem się pojawił już gdzieś w przestrzeni takiej krytycznej, artystycznej w Polsce, czy ja go po prostu gdzieś z jakichś prywatnych rozmów z osobami, które pracują w muzeach, gdzieś się z nim zetknąłem, ale chodzi mi o użycie języka w kontekście nadawania tytułów pracom. Nie, na przykład rozmawiałem z osobą, która pracuje w Muzeum Narodowym w Warszawie i mówiła, że próbowała wewnątrz, wśród pracowników, przynajmniej podnieść dyskusję na temat tego, czy portrety zatytułowane w sposób, który jest współcześnie nieadekwatny, nie powinny być zamienione na inne, tak? I teraz, czy spotkałeś się z takim zjawiskiem, jeżeli chodzi o instytucje działające poza Polską, może też w Polsce, czy to jest jakiś istotny element tego procesu, czy niekoniecznie? Znaczy, na pewno jest to jakieś omawiane zagadnienie, prawda, ponieważ te tytuły, w których pojawiają się te słowa uważane za niepoprawne politycznie, one nawet często nie są odautorskie. To są tytuły, które kiedyś nadawali tym pracom muzealnicy na podstawie tego, co widzieli na obrazku. I tutaj
Stąd bardzo dużo w tych tytułach jest określeń rasowych, prawda, w momencie, kiedy przedstawiały osobę, która pochodziła spoza Europy i tak dalej. Więc no a dzisiaj przecież bardzo istnieją bardzo proste narzędzia, które pozwalają też tworzyć po prostu współczesny komentarz nawet do tytułów, które są odautorskie. Przecież wystarczy jeden akapit, który by to wyjaśniał. I więc to jest bardzo proste, tylko trzeba też przewalczyć jakiś rodzaj oporu, który zawsze istnieje, istnieje w tych instytucjach. Natomiast kwestia języka no jest generalnie jest bardzo trudna. Nawet ja dzisiaj jakby opowiadając Państwu o tych problemach, no, czasami muszę żonglować między terminologią amerykańską, kanadyjską. Te terminy sam je tłumaczę sobie na polski, ponieważ w Polsce ten dyskurs nie jest na tyle rozwinięty, żeby te terminy funkcjonowały. I tutaj aż samo pierwsze słowo, które przychodzi do głowy, to jest plemię, prawda, które tutaj jakby staram się na różne sposoby jednak unikać, ponieważ to nie jest właściwe słowo, wiadomo. Zwłaszcza właśnie brak takiego rozpowszechnionego polskiego słownictwa jest problemem, więc jakby też namawiam Państwa, żeby jakby próbować te polskie odpowiedniki tworzyć. Inna kwestia to jest wymowa. Też miałem dzisiaj kilka razy problem, nie tylko z francuskim, ale też z innymi słowami. Jak zawsze, jakby w każdym zetknięciu się z innymi kulturami, trzeba jakby sprostać tym wyzwaniom. Raz się uda, raz się nie uda, ale to nie znaczy, że mamy też tym językowym problemom się z nimi nie mierzyć. Tutaj dzisiaj używałem kilku nazw, które też w ostatnim czasie jakby się zmieniają. Na przykład, żeby nie mówić już Wyspa Wielkanocna do oporu, tylko jednak Rapa Nui. Mówiłem o tych rysunkach Inuitów z Cape Dorset, tylko dlatego, że zapomniałem, jak tak naprawdę dzisiaj nazywa się ta miejscowość, bo cały czas mam, ona się zmieniła dosłownie 2-3 lata temu na inuicką nazwę. Już to kolonialna nazwa Cape Dorset nie funkcjonuje, ale cały czas ja mam z kolei ją w swojej głowie, bo tak ją zapamiętałem. Nawet w Kanadzie, tutaj może to są bardziej mi bliskie tematy, bo miałem tę okazję przez kilka lat obserwować. To cały ten kraj jest oparty na kolonialnych nazwach. Pamiętam wystawę takiego artysty pochodzącego, malarza pochodzącego z pierwszych narodów, Lorenza Paula Yuxwelluptuna, świetnego malarza, który w ramach swojej wystawy przeprowadzał taki rodzaj konkursu na to, jak właściwie powinna się nazywać Kolumbia Brytyjska, bo sama nazwa tej prowincji jest kolonialna. Tak, podwójnie. To jeszcze panu pytanie. Dzień dobry, Piotr Madej. Ja mam takie pytanie, ponieważ tematyka tej dekolonializacji jest stosunkowo młoda, no to jest ostatnie kilka lat. Czy istnieje taka jakaś cezura czasowa,
która by określała ramy tej dekolonializacji. Tutaj mówiliśmy, prawda, o II wojnie światowej. Zmierzam do tego, że oczywiście procesy ludobójstwa, grabieży dzieł sztuki, to nie zaczęły się, prawda, z chwilą wybuchu II wojny światowej, tylko trwają, no, jak z historii wiemy, bardzo długo, no odkąd w ogóle historia jest w jakiś sposób zapisywana, prawda? Wiemy o takich procesach. I teraz, czy te procesy dekolonializacji aktualnie uruchomione, czy nawet w fazie takiego dyskursu wchodzą w te czasy po prostu poprzedzające II wojnę światową, jak głęboko, jak daleko? Czy to jest może w tej chwili w jakiejś fazie dyskusji? Nie do końca rozumiem, jaką cenzurę miałby pan na myśli. Cenzurę czasową, mam na myśli, no, chociażby taki proces... Taką cenzurę czasową, kiedy te obiekty trafiły do tych kolekcji, tak? Nawet nie, bardziej chodzi mi o zakres w ogóle samego procesu dekolonializacji w odniesieniu właśnie do procesów historycznych. Na świecie geopolitycznych, no na przykład potop szwedzki, prawda, rabunki dzieł sztuki, ale nie tylko rabunki, bo też niszczenie dzieł sztuki, które są związane z ludobójstwem. Jak głęboko w ogóle można myśleć o tych procesach dekolonializacji w perspektywie historycznej? Tak, no oczywiście to nie jest ustalone i taki... takie argumenty też się na pewno pojawiają, prawda, że teraz my odzyskamy coś, co Szwedzi nam zrabowali i że to zostanie doprowadzone do absurdu, prawda, ten proces. Wydaje mi się, że to raczej nie chodzi o kwestię cezury czy daty, tylko raczej o kwestie kolonialnych zależności jakby między krajami. I tutaj jakby to może nie jest już tak rozmyte. Natomiast generalnie ten problem restytucji i problem etycznej odpowiedzialności muzeów, no on jest bardzo trudny też właśnie przez to, o czym pan mówi, przez to, że trudno go tak ująć dosyć czarno-biało, prawda? Że to nie jest tak, że istnieje prawo, które te muzea jakby posiadając te obiekty łamią. To nie, to dopiero jakby... Dopiero teraz budowane są narzędzia do tego, aby się z tymi etycznymi problemami w jakiś sposób zmierzyć, więc nie sądzę, żeby, odpowiadając na pana pytanie, nie sądzę, aby ktoś kiedykolwiek jakby stworzył tego typu czasową cezurę. Bo te problemy też są dużo bardziej rozmyte. Jeżeli nie ma więcej pytań, to w takim razie jeszcze raz dzięki za wykład. Państwu dziękuję za przybycie i zapraszam na kolejne dwa wykłady, które będą miały miejsce 22 kwietnia. Można... Bardzo dziękuję. Brawo.